Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Sztuka na Pomorzu. Jest to wystawa zbiorowa artystów z naszego regionu. Za chwilę oddam głos pani Magdalenie Tyczce, która jest kuratorką tej wystawy i myślę, że ona więcej Państwu opowie i przedstawi też dwoje twórców prac, które tutaj widzimy. Ja ze swojej strony chciałbym tylko powiedzieć, że jest to bardzo przyjemne, kiedy w naszej galerii w Sidwinie prezentujemy prace artystów z regionu. Tak jak powiedział przede mną pan dyrektor, jest to wystawa o tyle ciekawa, że pokazuje artystów tworzących w województwie zachodniopomorskim. Jest to wystawa zbiorowa, gdzie większość artystów należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. I to między innymi są Krzysztof Krzywiński, którego pracę możecie Państwo tutaj zobaczyć na tej stronie, oraz Joasia Tokarczyk-Żmurkow, której prace są te dwie w szarościach na tej ścianie. Natomiast również pojawiły się na wystawie moje prace, to są z tyłu za Państwem. Wystawa nosi tytuł Sztuka na Pomorzu i tak jak tu zaraz obok jest plakat, możecie Państwo zobaczyć, że przewidziane są cztery wystawy. Zaczynamy w Świdwinie na zamku, więc jest nam bardzo miło i cieszymy się, że właśnie to tutaj zaczynamy. Ja oddam głos również autorom, których dzisiaj Państwo możecie pracę podziwiać, Krzysztofowi Krzywińskiemu pierwszemu. Piękna galeria, piękny zamek. No i cieszymy się, że po prostu, przynajmniej ja tak uważam, że możemy się pokazać, dlatego że był ostatnio taki czas, że już się wydawało, że nie wiadomo kiedy będziemy się spotykać, nie wiadomo kiedy będziemy się gdzieś pokazywać, a jeżeli będziemy się pokazywać, to wystawa będzie w galerii po prostu powieszona. Bardzo mi miło z tego względu, że jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy. I jest wernisaż i nikt nam tego nie zabronił, że z jakiegoś tam powodu ogólnie nam znanego nie wolno i że po prostu, że Państwo są, że mogą się z nami zainteresować. Nazywam się Joanna Tokarczyk-Żmurkow, jestem wykładowcą na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Architektury w Katedrze Sztuk Wizualnych. Z wykształcenia jestem graficzką, posiadam również doktorat w dziedzinie malarstwa. Prace, które tutaj przedstawiam, są to tak zwane rysunki organiczne, tak je nazwałam. W trakcie pobytu Sokrates Erasmus w Lizbonie bardzo mnie zainteresowały struktury roślinne, które się tam pojawiały. Cała ta tropikalna, taka śródziemnomorska przyroda. Było to dla mnie bardzo ciekawe, to jak światło przenikało przez pewne struktury bioniczne, roślinne, jakie budowało warstwy, jakie budowało wewnętrzne przestrzenie. Raz jeszcze dziękuję za tutaj możliwość udziału w tej wystawie. Po raz pierwszy biorę udział w wystawie tutaj w Świdwinie. Dziękuję raz jeszcze i życzę miłego oglądania.